Święty Stanisław Kostka, mocny Bożym Duchem. Zabawa i nauka. Święty Stanisław Kostka, starannie wychowany przez swoich rodziców, od najwcześniejszych lat kierował się w swoim życiu zawsze zasadami wiary. Pomagał mu w tym specjalny dar Ducha Świętego, zwany darem umiejętności. Staś znajdował czas zarówno na zabawę, jak i naukę. Jak każde dziecko, lubił się bawić, szczególnie ze swoim rodzeństwem. Był zawsze grzeczny i miły. Był też mądry i odważny, bo potrafił zwrócić uwagę, gdy widział, że ktoś chce zrobić coś złego lub niemądrego. Wtedy zdecydowanie mówił: ja nie będę się tak bawić, bo to jest złe. Wiedział też, kiedy trzeba zakończyć zabawę i wziąć się za naukę. W czasach świętego Stanisława nie było szkół dla młodszych dzieci. Z kolei te starsze mogły się uczyć, jeśli miały bogatych rodziców, bo za naukę trzeba było płacić. Na szczęście rodzice Stasia mieli pieniądze, dzięki czemu on i jego starszy brat Paweł mogli zdobywać wiedzę o Panu Bogu i o świecie. Do 12 roku życia Staś i jego brat uczyli się w domu, a ich pierwszymi nauczycielami byli rodzice oraz ksiądz, który im pomagał. Później ich wychowawcą został młodszy nauczyciel o imieniu Jan.